Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 18. część z cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy tytuł to Co wiemy o 69 tygodniach Daniela? Przypomnę, że one są opisane w Księdze Daniela, 9 rozdział, 26 werset, przeczytam. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nic nie będzie miał. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. To jest 26 werset, a całe 70 tygodni Daniela jest opisane od 24 do 27 wersetu, które teraz przeczytam. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nic nie będzie miał. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto święte i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Więc widzimy jednoznacznie, że Daniel mówi, że od momentu zlecenia odbudowy świątyni aż do przyjścia Mesjasza upłynie 69 tygodni. Tak, jest to wyraźnie widoczne. I 69 tygodni, zgodnie z obliczeniami matematycznymi, tydzień, lat to 7 lat, to mamy 69 razy 7, to jest 483. 483 lata. I to proroctwo w idealny, zaskakujący sposób wypełniło się na Chrystusie, kiedy On został właśnie po 483 latach od tego momentu, kiedy zaczęły się liczyć te lata, ukrzyżowany. I jest to wspaniałe potwierdzenie tego, że również proroctwo to dotyczące ostatniego tygodnia wypełni się całkowicie i doskonale. Zatem najważniejsze jest to, że to proroctwo wskazuje nam na Pana Jezusa Chrystusa, na Jego doskonałe dzieło, na ofiarę krzyża. Czy Ty już skorzystałeś z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty? Jeżeli skorzystałeś, to masz już pewność zbawienia, jesteś na zawsze bezpieczny. Jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to jesteś nieutracalnie zbawiony. Zbawienie jest raz na zawsze na podstawie doskonałej ofiary doskonałego Chrystusa. I nic nie jest w stanie tego spokoju i pokoju nikomu zabrać. Na tej podstawie możesz być pewny, że jesteś dzieckiem Bożym, a nie dzieckiem diabelskim, że zostałeś przeniesiony z ciemności do Bożej światłości, że jesteś usynowiony, że jesteś synem Bożym, a nie synem diabła, że to jest już czas, kiedy masz część w nowym stworzeniu, jesteś częścią nowego stworzenia, a nie starego. To daje nam ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za Twoje grzechy i wszystkie Twoje grzechy zostały zgładzone. Nie masz już żadnej świadomości grzechów. Więc to jest pewne, że Twoja Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela możesz oczekiwać i oczekuj Go. On przyjdzie i weźmie cię do siebie, abyś tam był, gdzie On jest. To jest wspaniała rzecz, że Bóg już wcześniej poinformował ludzi o tym doskonałym dziele,
już znacznie wcześniej poinformował m.in. w tych 70 tygodniach Daniela. Co wiemy o 69 tygodniach Daniela przeszłych, że już się wypełniły. I to jest wspaniała rzecz, że 70 tygodni Daniela podzielone na dwa kawałki, w zasadzie na trzy, ale na dwa kawałki główne i te dwa kawałki główne to jest 69 lat, przepraszam, 69 tygodni, 69 tygodni, czyli 483 lata i 1 tydzień, czyli 7 lat. Teraz jest przerwa między tymi 69 tygodniami i 1 tygodniem. Ta przerwa skończy się w momencie pochwycenia Kościoła przez Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzyłeś Pana Jezusa Chrystusa, zostaniesz porwany, zabrany w czasie pochwycenia do nieba. I to uruchomi zegar. To uruchomi zegar dla ostatniego, siódmego tygodnia, 69 tygodni plus jednego tygodnia z Daniela. Czyli w 70 tygodniach Daniela teraz jest przerwa. Przerwa, która rozciągać się może nawet wiele lat. Jeśli popatrzymy na to, od momentu ukrzyżowania do dzisiaj minęło już ponad 1950 lat. A to oznacza, że możemy być pewni, że ta przerwa nie jest ujęta w proroctwie, bo my jesteśmy ludem ziemskim. My nie jesteśmy ludem ziemskim. My nie jesteśmy związani z tym obszarem, dla którego są proroctwa. My nie jesteśmy ludem należącym do ziemi. My jesteśmy ludem niebiańskim. Należymy do nieba. My należymy do Ojca Niebiańskiego i nasza Ojczyzna w niebie jest. Jesteśmy osadzeni w okręgach niebiańskich, w Chrystusie Jezusie. Zatem jest to poważna różnica. Ci, którzy nie należą do Pana Jezusa Chrystusa, ci ludzie trafią do jeziora ognistego. Na zawsze będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków w miejscu przeznaczonym dla diabła i jego aniołów. I jest to Boża łaska, że każdy, kto chce, może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto chce, może być uratowany z tego należnego mu jeziora ognia i siarki. Więc jeżeli jesteś zbawiony, raduj się tym, że Pan Jezus Chrystus może przyjść jeszcze dzisiaj. Jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, czym prędzej przyjdź do Boga, prosząc Go o wybaczenie twoich grzechów. Wyznaj Mu twoje grzechy. Kluczowe jest, abyś wyznał Bogu to, że jesteś grzesznikiem, że zasłużyłeś na wieczne potępienie przez twoje grzechy, że Pan Jezus Chrystus umarł za twoje wszystkie grzechy i możesz na podstawie tej doskonałej ofiary wejść do nieba. Powołaj się na tą doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, doskonałego baranka. A Bóg cię nie odrzuci, bo Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.